Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W Polsce zarażonych koronawirusem jest już ponad 7 tysięcy osób. Zmarło 251 pacjentów. Od przyszłego tygodnia rząd planuje powoli odmrażać gospodarkę. W Polsce wciąż rośnie liczba osób zarażonych koronawirusem. Jak tłumaczy minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski, nie ma żadnych danych, by epidemia miała zakończyć się latem czy jesienią. Dlatego cały czas wykonujemy testy. I to kilkanaście tysięcy na dobę. Możliwości naszych laboratoriów są już teraz dużo większe. Mamy potencjał laboratoriów 20 tysięcy na dobę. Dotychczasowe obostrzenia będą funkcjonowały na pewno do końca tego tygodnia, ale im dłużej trwają ograniczenia, tym gorzej dla gospodarki. Dlatego rząd myśli o stopniowym odmrażaniu gospodarki, mówi wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. O szczegółach będziemy informować przed końcem tego tygodnia, bo to też zawsze zależy od tej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego. Tutaj zawsze minister zdrowia ma ostatnie zdanie. To właśnie minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski ujawnił datę realizacji rządowego planu. Będziemy powoli od 19 odmrażać gospodarkę. Państwa nie stać na to, by zamrożenie gospodarki trwało w nieskończoność. W grę wchodzi m.in. przywrócenie funkcjonowania zakładów fryzjerskich. Do Warszawy przybył dziś największy samolot świata ze środkami medycznymi z Chin. Na pokładzie Antonowa znalazło się m.in. 7 milionów maseczek i kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych. Transporty zorganizowane były spółki KGHM Polska Miedź oraz Lotos. Warszawskie lotnisko Chopina. To właśnie tu wylądował dziś największy samolot świata, który przywiózł do Polski ładunek z niezbędnymi środkami do walki z koronawirusem. Chodzi m.in. o maseczki, kombinezony ochronne czy przyłbice. To bezprecedensowy transport, który będziemy w najbliższych tygodniach powielać, będziemy ściągać jak najwięcej sprzętu. Dodatkowo koncentrujemy się na produkcji krajowej. Chcemy działać dwutorowo. Z jednej strony ściągać sprzęt z różnych części świata, głównie dzisiaj to jest z kierunku chińskiego, ale chcemy też odbudowywać produkcję krajową i to się już udaje w przypadku prostszego sprzętu, chociażby takiego jak maski czy fartuchy. To kolejny transport medyczny realizowany przez rząd przy wsparciu spółek Skarbu Państwa, które w pierwszej kolejności ma zabezpieczyć tych, którzy walczą z chorobą na pierwszej linii frontu, czyli służbę medyczną. Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało przepisy dotyczące obowiązkowego zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Zasady są proste i przejrzyste. Twarz będziemy mogli zasłonić nie tylko maseczką, ale także szalikiem lub chustą. Od 16 kwietnia, czyli od najbliższego czwartku, wchodzą w życie nowe rygory dotyczące przebywania w miejscach publicznych. Każdy z nas będzie musiał mieć na twarzy maseczkę. Główną zasadą noszenia maseczki na tym etapie epidemii koronawirusa jest to, abyśmy w kontakcie z osobą, z którą się spotykamy, mieli na sobie założoną maseczkę, czy też zasłaniali nos i usta. To dlatego, że część zakażonych przechodzi chorobę w sposób bezobjawowy, ale mimo to nieświadomie zaraża innych, wyjaśnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby tego uniknąć, dlatego w przestrzeni publicznej chcemy, aby osoby, wszystkie osoby mogące mieć kontakt z drugą osobą miały na sobie maseczkę. Noszenie maseczek będzie konieczne na przykład podczas wyjścia na spacer, do sklepu, do urzędu, na pocztę czy do apteki. Właściwie wszędzie, gdzie możemy spotkać drugiego człowieka. Twarz będziemy mogli zakryć nie tylko maseczką ochronną, ale także szalikiem czy chustą. Aby stosowanie zakrycia twarzy było skuteczne, należy pamiętać o kilku zasadach, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Maseczki muszą być bardzo często zmieniane. Maseczki powinny być właściwie zakładane i właściwie zdejmowane, żeby nie zakażać się w trakcie. Nie należy, krótko mówiąc, dotykać dłońmi maseczki już założonej wcześniej, a przed jej założeniem trzeba bezwzględnie i po zdjęciu umyć ręce. Z nowych obostrzeń wyłączone są niektóre grupy społeczne.
Twarzy nie muszą zakrywać dzieci poniżej 2 lat oraz osoby, które nie mogą samodzielnie zakryć ust i nosa lub miałyby przez to problem z oddychaniem. Maseczki na twarzy nie muszą mieć także osoby jadące jednym samochodem, które na co dzień mieszkają ze sobą. Udało się opanować sytuację w szpitalach w Kujawsko-Pomorskim, informuje wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Koronawirusem zakażony został personel kilku szpitali w tym województwie. Okres świąt i walki z koronawirusem minął bardzo spokojnie w województwie kujawsko-pomorskim. Łączna ilość zarażonych osób wynosi obecnie 345, ale mamy też bardzo dobre informacje z 20 ozdrowieńców. Są to osoby, które uzyskały po wcześniejszym wyniku dodatnim 2 wyniki ujemne i są osobami, które mogą normalnie funkcjonować w naszej przestrzeni publicznej i nie zarażają. To też dobra informacja też jest taka, że szpitale, które miały swoje kłopoty w ostatnich kilku dniach, wracają do normalnej pracy. Mówimy tutaj o szpitalu we Włocławku, o szpitalu miejskim w Toruniu, o Bizielu Wojskowym, szpitalu dziecięcym, szpitalu MSWiA. Są to jednostki, u których stwierdziliśmy zakażenie wśród lekarzy, pielęgniarek oraz pacjentów. W wyniku podejmowanych działań przez dyrekcję tych szpitali, przez sanepid, sytuację mamy obecnie opanowaną i te poszczególne oddziały tych szpitali wracają do normalnego trybu pracy. Polskie linie lotnicze LOT nie przejmą niemieckich linii Condor. Polska Grupa Lotnicza poinformowała o odstąpieniu od zakupu tej spółki. O odstąpieniu od zakupu niemieckiej spółki Condor Polska Grupa Lotnicza poinformowała wczoraj. Polska Grupa Lotnicza poinformowała linię lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki. Na tym etapie nie udzielamy więcej informacji. O przejęciu niemieckiego przewoźnika zaczęto mówić w styczniu tego roku. Polska Grupa Lotnicza, kupując Condora, miała przyjąć ponad 50 samolotów i blisko 5000 pracowników niemieckiej firmy. Warunki zaproponowane przez polski holding uznano za atrakcyjniejsze od ofert 2 różnych inwestorów finansowych, którzy także ubiegali się o tę transakcję. Umowa miała zostać sfinalizowana do końca kwietnia. Jedną z przyczyn odstąpienia od zakupu niemieckiej spółki jest spowodowany pandemią koronawirusa, kryzys branży lotniczej. Unijni urzędnicy atakują Polskę za chęć przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Oskarżają nasz kraj o łamanie praworządności. Kiedy my proponujemy głosowanie korespondencyjne, to się okazuje, że to jest niedemokratyczne, niszczy demokrację. W Bawarii zorganizowano takie wybory bardzo szybko, skutecznie. W Szwajcarii takie wybory się odbywają. W Korei Południowej wybory parlamentarne odbywały się w normalnym trybie również. W Stanach Zjednoczonych. Mamy teraz kampanię prezydencką również. Trwają prawybory. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo gorąca dyskusja o tym, jak je bezpiecznie przeprowadzić. W Nowym Jorku, gdzie epidemia w Stanach jest największa, tysiące ludzi już niestety zginęło z powodu koronawirusa. Co się dzieje? Wybory zostały przełożone o kilkadziesiąt dni i będą przeprowadzone w formie korespondencyjnej wyłącznie. Mamy opozycję, jaką mamy. I mamy taką sytuację, że na całym Zachodzie głosowanie korespondencyjne to będzie przyszłość, że większa partycypacja, większa legitymacja władzy wybierana w ten sposób. Oczywiście pewne zagrożenia istnieją, ale sprawne państwo potrafi je ograniczyć, żeby było sprawnie, żeby było bezpiecznie, żeby było przede wszystkim zgodnie z wolą wyborców, żeby ograniczyć możliwość fałszowania takich wyborów i nie szuka się przeszkód, tylko szuka się możliwości, żeby wyborcy mogli oddać w takich wyborach swoje głosy. Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.